A my, proszę państwa, łączymy się z Kazimierzem Gajowym, prezesem Fundacji imienia Świętego Szarbela. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jesteśmy, widzimy was i słyszymy. Bardzo się cieszę. No to zacznijmy od tego, co słychać w Libanie, bo on wrócił niedawno, i jak wygląda kwestia z wirusem COVID-19 właśnie na Bliskim Wschodzie. No tak, przede wszystkim jesteśmy bardzo smutni, że słychać wystrzały w Libanie, czegośmy nie słyszeli od dawna. To się zdarzyło w tak zwanym miejscu Mazra el-Sheba na południu Libanu. No, panowie z Hezbollahu pozwolili sobie przeskoczyć dość wysoki mur, no i strzelali do będących tam w pogotowiu czołgów, poważnych czołgów Merchawa, i nie było trzeba długo czekać, żeby też usłyszeć wystrzały, wybuchy rakiet. Jednocześnie moi, powiedzmy, my informatorzy na terenie w Libanie, zwłaszcza pan Toni, taki mój przyjaciel, mówi, na razie za bardzo siebie potrzebują jedni drugich i nic nie będzie. No, drugie odgłosy dotyczą pandemii. Do tej pory byliśmy dumni, bo tych zakażeń było bardzo mało. Dziennie 3-4, czasami żadnego. Zgony bardzo rzadkie, ale w ostatnich dniach, być może z powodu otwarcia lotniska i że tysiące Libańczyków wraca, i niestety ta gościnność, ta rodzinność, że od razu się witają, całują, organizują wieczorki, powiedzmy, powitalne, sprawiło, że chociażby ostatnio przekroczyliśmy kilkakrotnie no po 100 i 100, nawet 70 zakażeń. Chociaż wszystkich zgonów jest raptem 51 od samego początku. Ale gorzej, najgorzej wygląda to na płaszczyźnie ekonomicznej. No po prostu coś niesłychanego. Słynny Liban ze swojej bankowości, ze stabilności swojej monety od 30 lat praktycznie, w ciągu niespełna 2-3 miesięcy, no, wartość dolara wzrosła praktycznie 10-krotnie, można by tak powiedzieć, a zarobki Libańczyków są w lirach libańskich. Stąd też no, bieda zajrzała do niejednego domu w tym momencie. Mówimy o tym, że podstawą gospodarki był ruch ludzi, i tak biznesowy, jak turystyczny, i tego po prostu teraz nie ma. Tak, całkowicie turystyka zamarła. Praktycznie od 6 miesięcy nie mamy żadnych gości ani z Polski, a przecież pielgrzymkowy ruch był bardzo rozwinięty, i w zasadzie jedynymi, w cudzysłowie, turystami to są powracający Libańczycy i korzystają z naszych struktur turystycznych dla potrzeb tak zwanej kwarantanny, tylko i wyłącznie. Co spowodowało, że naprawdę, tak jak to mówi ksiądz kardynał patriarcha Psiararai, grozi nam, można powiedzieć, głód. Sklepy są coraz bardziej puste, ale też coraz bardziej drogie. Stąd też no, wiele rodzin polsko-libańskich no, praktycznie chce wrócić tutaj do kraju z powodów, że tutaj jest po prostu lepiej. Chociaż głosowanie raczej było na inną stronę i ta Polska pisowska nie bardzo im się, w cudzysłowie, podobała, ale jak, powiedzmy, bieda zajrzała, powiedzmy, do domów, to z tego, co wiem, chyba zostanę jako jedyny Polak w Libanie, bo wszyscy już albo wrócili, albo wrócą do Polski, bo po prostu jest lepiej. No tutaj państwo pomaga, utrzymuje firmy, wypłaca ogromne pieniądze z długu na to, by istniały zakłady pracy, by istniały miejsca pracy. Przede wszystkim, jak to wygląda w Libanie? Czy tam, jeżeli prowadzę w Libanie, nie wiem, zakład fryzjerski, to mogę oczekiwać, że jeżeli nie ma klientów z powodu wirusa, to państwo mi w jakiś sposób pomoże? Pan może tylko oczekiwać w tej sytuacji na zmiłowanie Pana Boga, bo pan nic nie otrzyma. No ale pan Bóg nie przyjdzie się ostrzyc do mojego zakładu. Nie przyjdzie się ostrzec, ale podpowie, jak sobie, powiedzmy, poradzić. I na przykład w moim przypadku, chociaż 6 miesięcy jestem bezrobotny, bo normalnie pracowałem jako, powiedzmy, obsługa pielgrzymek, no to usiadłem z panem Pawłem Rakowskim, którego pan redaktor zna, i napisaliśmy przewodnik. Jest to pierwszy przewodnik w języku polskim, taki całościowy, bo są różne takie próby, przewodnik biblijny, przewodnik gospodarczy, natomiast taki pełny, gdzie nawet pan się dowie, czym się zajmuje Hezbollah i skąd oni mają pieniądze, to jeżeli ten przewodnik Liban pan znajdzie, a łatwo znaleźć to na stronie chociażby libanprzewodnik.pl, to naprawdę jest kompendium wiedzy o tym, czym Liban był, czym jest, a nawet zaryzykowałbym, że czym będzie.
No tak, to właśnie wykorzystaliśmy darmowy czas reklamowy. Zresztą bardzo ciekawa książka wszystkich zainteresowanych wyprawą nad Morze Śródziemne, na południowe brzegi. Zapraszamy do skorzystania z tej wiedzy, którą panowie zgromadziliście. Zwykli Libańczycy, jak widać, jakiś to zwykle bardzo pogodny naród. Czy te trudne warunki powodują jakieś problemy psychologiczne? Tak, po prostu zwłaszcza ojcowie rodzin popadają w depresję. Dlaczego? Dlatego, że mamy ten system jeszcze, byśmy powiedzieli, taki wręcz feudalny, gdzie mężczyzna, ojciec domu, on zabiegał przede wszystkim o środki do życia, ale jeżeli musi się zwrócić do Caritasu czy do jakiejkolwiek innej organizacji, fundacji i prawie ze wstydem mówiąc: pomóżcie, bo mam dzieci, dla których nie jestem w stanie zapewnić mleka. To jest po prostu coś, co ich bardzo, bardzo upokarza, bo normalnie to był, jest naród bardzo, bardzo, bym powiedział, zaradny. I dlatego też jak sobie radzimy, i do tego namawiał patriarcha, wróciliśmy do ziemi. Wróciliśmy do ziemi, te tarasy, które były uprawiane jeszcze 100 lat temu, zarosły drzewami, chwastami, teraz je czyścimy i ja sam osobiście mam wszystkie warzywa, jakie możemy sobie wyobrazić, powiedzmy, które są do codziennego życia potrzebne, a tutaj Pan Bóg pomaga, bo nam rośnie i wiosną, i latem, i jesienią, i zimą. Także wystarczy się troszeczkę wziąć do pracy i przynajmniej te najbardziej zasadnicze rzeczy mieć. Ponadto kobiety wróciły do pieców chlebowych. Wystarczy mieć mąkę i ten przesmaczny chleb libański, kto próbował, to wie, po prostu na takiej blasze, on to się nazywa sasz, można podłożyć drewienkiem czy jakąś tam ususzoną trawą, zakręcić tak jak pizzą i po prostu upiec rano świeżutki chleb dla swoich dzieci, a drzewo oliwne też daje oliwki, wystarczy wycisnąć oliwę, zatar, czyli tak zwane oregano, zebrać z lasu i naprawdę sobie poradzić. Dlatego też mówiłem o tej łasce Pana Boga, która się objawia codziennie, chociażby w porannej rosie. Bo chociaż u nas nie pada przez całe lato, no to po prostu, kiedy wstajemy rano, widzimy taki dywan z kropelek rosy, a znawcy mówią, rolnictwa znawcy, że dobra rosa to jest lepsza jak kiepski deszcz. To prawda, Liban jest na pograniczu Morza Śródziemnego i pustyni, i stąd ta wilgoć tam się kondensuje, zwłaszcza w nocy, co jest błogosławieństwem dla rolnictwa. Szkoły w Libanie, czy kiedy zaczyna się rok szkolny i czy dzieci pójdą do szkoły, czy też tak jak w Polsce będą zdalnie brały udział w zajęciach? To też jest taki policzek Libańczykom wymierzony przez pandemię, którzy byli dumni ze swojego systemu i tego podstawowego, średniego, jak i uniwersyteckiego. Natomiast poprzez pandemię wszystko to zostało zamknięte. Dodam tylko, że najlepszy polski uniwersytet, to chyba jest Uniwersytet Warszawski, jest o 200 miejsc w rankingu za naszym bejruckim. Czyli to też świadczy, że ten poziom był naprawdę bardzo wysoki. W ostatnich miesiącach dzieci w ogóle do szkoły nie chodzą. Telewizja libańska zamieniła się w szkoły. Czyli po prostu wszystkie swoje kanały udostępniła, żeby po prostu profesorowie mogli uczyć zdalnie poprzez telewizję. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście wszystkim dzieciom, zwłaszcza w tych górach libańskich, po wioskach, było trudno zapewnić, powiedzmy, internet i laptopy. Także ten rok będą dzieci miały zaliczony. Ze studentami różnie bywa, bo oni po prostu mieli różnego rodzaju prace do wykonania zamiast wykładów. I według zapowiedzi 1 września szkoły podstawowe i średnie mają wrócić, powiedzmy, do zwykłej działalności. Uniwersytety w połowie października. Ale wiemy, że to nam się zmienia jak w kalejdoskopie. Powiedzmy, byliśmy już pewni, że od 1 lipca otwarte lotnisko, że pandemia praktycznie się skończyła. No, proszę zauważyć, dzięki temu jestem tutaj w cudzysłowie na wakacjach jeden tydzień.
ale po prostu nie wiem, czy wrócę do Libanu w tym momencie, bo z tego, co słyszę, już za kilka dni cały kraj praktycznie ma być zablokowany na jeden tydzień, żeby sobie na nowo jakoś radzić z tą pandemią, no, która przestraszyła w tym momencie Libańczyków, no bo jeżeli z takich liczb jak 4-5 osób dziennie mamy teraz 171 jak dzisiaj, no to rzeczywiście to przestrasza. Jeżeli chodzi o łaskę Bożą, no to ta Dolina Byka też jest specjalną łaską Bożą, bo tam wszystko rośnie jak na drożdżach, a rośnie też taka roślinka, którą nazywają, że jest czerwona. Można ją kupić w różnych miejscach w Europie, chociażby w Holandii. Okazuje się, że to też może być naszym dobrodziejstwem, ponieważ ta roślinka ma też, powiedzmy, no, zadania lecznicze, że tak powiem. I jest kilka krajów zainteresowanych, żeby ta zielona roślinka zamieniała się w lekarstwa. Mówimy o marihuanie i o tym, że w Libanie tak. jest pomysł, by właśnie produkcja medycznej marihuany stała się dźwignią odbudowy tego kraju, co samo w sobie brzmi dość zdumiewająco, no ale może. No już to już przeszło, powiedzmy, pierwszy etap, dlatego że zostało to ta ustawa o uprawie tej takiej leczniczej, tej roślinki została przegłosowana w naszym parlamencie. Zresztą to organizacje międzynarodowe, i to nie jedna, podpowiadały Libanowi, bo skoro już to jest produkowane i to na bardzo szeroką skalę, jest bardzo dobrej jakości i jak do tej pory było używane być może no, na płaszczyznach niewskazanych, to dlaczego tego nie użyć dla dobra, ośmielę się powiedzieć, ludzkości, no, jeżeli to miałoby po prostu no, pomóc w pewnych chorobach, to będziemy to po prostu robić i to będzie chyba jedyna produkcja libańska, na którą będzie duże zapotrzebowanie, bo tak normalnie to my potrzebujemy i tak na w skali rocznej to importujemy, znaczy eksportujemy, najpierw powiem ile, za 3 miliardy dolarów, a importujemy za 23. Czyli już pan redaktor wie, skąd ten problem. Jeżeli po prostu nie mamy zielonej monety, zielonej waluty, to oczywiście, a tak się stało z różnych powodów politycznych, bo wiadomo, to jest walka z Hezbollahem. Ameryka walczy z Hezbollahem poprzez banki, jak wiemy dokładnie. Chce po prostu zmusić do kapitulacji tą organizację. Tylko że szkoda, że to też dusi nas. Wszystkich po prostu. A Hezbollah rządzi w Libanie. Czy te napięcia na przykład w Libii, napięcia w Syrii wpływają na Libańczyków, czy też COVID-19 przykrył wszystko? Nie przykrył wszystkiego i to jest chyba najpoważniejszy problem. COVID jest na trzecim miejscu. Pierwsza ekonomia i finanse, druga to jest właśnie polityka zagraniczna. O tym mówił dobitnie nasz patriarcha, ksiądz kardynał Psiara-Rai, gdzie upomniał się, że musimy wrócić do Libanu takim, jakim był i zawsze był znany, neutralny. O co chodzi? Dlaczego nasi obywatele, bo przecież w Hezbollahu są zaangażowani szyjcy, Libańczycy, dlaczego mają walczyć gdzieś za granicą, chociażby w Syrii, w Jemenie, czy powiedzmy nawet, jak teraz się podejrzewa, w Libii? Wróćmy do neutralności, wróćmy do tego, jak nas nazwał papież Jan Paweł II. Więcej niż kraj. Przesłanie, że można żyć obok muzułmanina, chrześcijanina, druza, sunity, szyity, alawity, bo taka jest kompozycja naszego Libanu, zresztą piękna. I ja od 30 lat doświadczam tej piękności. Wspomnę o świętym Szarbelu. 30% cudów, jakie ludzie uzyskują za sprawą tego świętego, za sprawą jego wstawiennictwa, dotyczy muzułmanów. I w sanktuarium świętego Szarbela przed jego sarkofagiem można spotkać muzułmanki w szadorach klęczące i modlące się przed tym świętym. Czyż to nie piękne? No, święty, który łączy. Dlatego jest taki popularny również i w Polsce. Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji imienia świętego Szarbela. Pięknie dziękujemy. Życzymy miłego dnia w ciepłej i bezpiecznej Polsce. A państwa zapraszam już za kilka chwil na rozmowę z Jerzym Bielewiczem, finansistą, o reakcjach gospodarczych na kryzys i na co zrobić, żeby państwo płaciło tym, czy wspomagało te firmy, których wspomagać warto.